Kształtowanie podstaw i zachowań prozdrowotnych jest, jak wiadomo, procesem długotrwałym, wymagającym systematycznej i wielokierunkowej edukacji oraz promowania zasad zdrowego żywienia. W Centrum Użyteczności Publicznej odbyła się olimpiada poświęcona zdrowemu stylowi życia. 12 rok pracy szkół promujących zdrowie powiatu ostródzkiego i miasta Ostródy, 12 rok bez rywalizacji, 12 rok współpracy i zaangażowania szkół. To, czego dzisiaj byliśmy świadkiem, jest to naprawdę święto szkół promujących zdrowie, w której szkoły mają okazję podsumować swoje działania, spojrzeć na nie innym okiem, zobaczyć owoce swojej pracy. To jest zawsze w pracy najtrudniejsze, abyśmy siebie właśnie docenili. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży jest obecnie obowiązkiem szkoły, a realizują to zadanie nauczyciele, za które zostali nagrodzeni dyplomami podczas uroczystości. Organizacją wspomagającą i zaangażowaną w działalność jest Polski Czerwony Krzyż, który przed budynkiem Centrum Użyteczności Publicznej dał pokaz pierwszej pomocy. Wykonaliśmy pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, to co każdy człowiek powinien umieć w razie zaistnienia wypadku. Czyli co? Zachowanie bezpieczeństwa, sprawdzenie czynności życiowych, przytomności i w zależności od tego, co stwierdzimy, przechodzimy do udzielania pomocy, czy sztucznego oddychania i zewnętrznego masażu serca, czy tamowania krwotoków, czy unieruchamiania, czy innych czynności. Dzieci bardzo chętnie angażują się w tego typu akcje już od najmłodszych lat. To bardzo dobrze, że już dzieci od najmłodszych lat zajmują się tą tematyką, czyli od szkoły podstawowej, a nawet od wieku przedszkolnego, bo to, czego się nauczą teraz tutaj w szkole, na pewno zaprocentuje w ich dorosłym życiu. Jednak szkoła to nie wszystko. Dzieci taką wiedzę powinny przede wszystkim wynosić z domu. Oczywiście. Wtedy łatwiej się pracuje w szkole. Jeśli dziecko nawyki zdrowego żywienia wyniosło z domu, to wtedy nie trzeba przymuszać do tego, żeby jadł produktów niezdrowych, tak? Tak jak ja często nazywam produktów z 30-letnią gwarancją. Ale to wynosi się z domu. Oczywiście wtedy łatwiej w szkole jest pracować z dziećmi i młodzieżą. Niestety, chyba jednak nie wszyscy rodzice zdają sobie z tego sprawę, jak wielką szkodę fundują swoim pociechom, kupując niezdrowe produkty. Pomimo takich imprez problem otyłości wśród dzieci i młodzieży wciąż narasta.